dzisiaj przychodzę do Was z testem. Z testem tuszu do rzęs. Na moim kanale już bardzo dawno testu tuszu nie było. A to w sumie dlatego, że przez jakiś czas nosiłam sztuczne rzęsy. Później jakoś tak starałam się wykończyć wszystkie tusze, które miałam dotychczas otwarte. Natomiast jakiś czas temu, dosyć niedawno, dostałam przesyłkę od marki Rimmel, która kryła właśnie tego typu puszkę. A w tej puszce kryje się nowość, czyli najnowsza propozycja, jeżeli chodzi właśnie o tusze do rzęs marki Rimmel. I tutaj jest najnowsza wersja tuszu Scandalize Reloaded. Jeżeli oglądacie mnie już od dłuższego czasu, bądź śledziłyście mnie jeszcze na moim blogu, to możecie wiedzieć, że ja tuszę do rzęs właśnie z Rimmela, z tej serii Scandalize, bardzo, bardzo lubiłam. Pomimo tego, że już miały taką zwykłą szczotkową, włosiastą szczoteczkę, to u mnie efekt, jaki one dawały, był bardzo fajny, bardzo byłam z niego zadowolona. Natomiast później jakoś tak ta nasza droga z Rimmelem Scandalize się rozeszła, zaczęłam używać innych maskar i jakoś do tamtych nie wracałam. Natomiast ostatnio, tak jak mówię, dostałam tą maskarę do przetestowania i z wielką chęcią zrobię dla Was test na żywo, bo jestem jej bardzo, bardzo ciekawa. Sama jestem ciekawa, czy jest może lepsza od tych, które były kiedyś, czy niczym się nie zmieniła, a może jej formuła troszeczkę się pogorszyła. Jeżeli chodzi o jakiś taki opis producenta, to tutaj dostałam oczywiście karteczkę i ma być to oczywiście ekstremalna objętość, ekstremalna odporność, ekstremalna łatwość zmywania i to jest bardzo ciekawe, bo zazwyczaj te tusze są bardzo ciężkie do zmycia zarówno płynem micelarnym, jak i po prostu czymkolwiek. Uzyskaj niebezpiecznie pogrubione, gęste i długie rzęsy. Każda rzęsa zostanie natychmiastowo doładowana ekstremalną objętością, bez efektu sklejenia i grudek, co jest bardzo ważne. Maskara Scandalize Reloaded jest odporna na rozmazywanie, smugi, kruszenie i wilgotne powietrze, co dzisiaj będzie można przetestować, bo w nocy spadła taka ilość śniegu, że jest tak po prostu zimno, mokro i nieprzyjemnie, że masakra. To prawdziwa agentka do zadań specjalnych, która przetrwa każdy aspekt szybkiego tempa życia, od siłowni aż po imprezę. To jednak nie koniec, mimo ekstremalnej trwałości jej demakijaż jest błyskawiczny. Przetestuj i przekonaj się sama. Powiedz bye bye efektowi Panda Eyes i powitaj ekstremalny efekt Scandalize. Jeżeli chodzi o jej cenę, to obstawiam, że w drogerii będzie ona kosztowała około 20-30 zł, nie będzie to jakaś zawrotna cena. Zobaczmy zatem, jaką ma tą szczoteczkę. No szczoteczka jak na Scandalize przystało jest dosyć duża, dosyć gruba i włosiasta. Zapachu praktycznie w ogóle nie ma. Dosyć sporo tego tuszu się nabrało tutaj na szczoteczkę, na ten patyczek, natomiast na szczoteczce go jakoś wybitnie dużo nie ma. Oczywiście maskara jest w kolorze czarnym. Przechodzimy zatem do aplikacji, bo jestem bardzo, bardzo ciekawa jej. Się je na warstwa tuszu na rzęsach. Czy ja wiem, czy ten efekt pogrubienia jest taki spektakularny? Na pewno rzęsy są bardzo, bardzo, ale to bardzo ładnie rozdzielone. Fajnie są wydłużone, w ogóle ich nie podkręcę, oczywiście nie podkręcałam też rzęs zalotką. Wygląda fajnie, jest to taki delikatny, dzienny efekt, natomiast no nie powiedziałabym, że jest to jakiś ekstremalny efekt pogrubienia. Natomiast dla mnie, na chwilę obecną, na co dzień jest to efekt jak najbardziej w porządku i jestem z niego zadowolona. Jestem bardzo ciekawa, jak będzie z utrzymywaniem się tej maskary, jak ona sobie poradzi w ciągu dnia. Z tamtymi Scandalize nie miałam żadnego problemu, natomiast one dosyć ciężko się zmywały. Mam nadzieję, że ta będzie lepsza. W tym momencie mogę Wam powiedzieć, że jest godzina 10:30, oczywiście przyjdę za kilkanaście godzin z podsumowaniem testu tego tuszu, zobaczymy jak on się będzie utrzymywał, czy się nie rozmaże, czy się nie będzie osypywał, bo dla mnie osypywanie i rozmazywanie gdzieś tam w kącikach oka jest najgorszym, co może być. Tak więc na razie to tyle, do zobaczenia później, pa! Hej, witam Was ponownie w aktualizacji testu tuszu do rzęs marki Rimmel Scandalize Reloaded. Jak widziałyście w poprzedniej części filmiku, efekt był taki dzienny, zadowalający, natomiast z zapewnień producenta miało to być tak.
tak, że ten tusz będzie mega, mega trwały i łatwy w usuwaniu. Jeżeli chodzi o jego trwałość, to muszę Wam powiedzieć, że w tym momencie jest dokładnie godzina 22:22, czyli minęło no, praktycznie 12 godzin od aplikacji i muszę przyznać, że nie ma nawet ani jednej najmniejszej osypanej drobinki tuszu, nigdzie się nie pokruszył, nigdzie się nie rozmazał, nawet tutaj w zewnętrznych kącikach oka nic się z nim kompletnie nie stało. Rzeczywiście, tak jak tutaj na tej kartce, z której Wam czytałam, nie ma takiego efektu pandy, więc z tego jestem bardzo, bardzo zadowolona. Tusz jest naprawdę mega, mega trwały. Jeżeli chodzi o same rzęsy, to są one takie delikatnie sztywne, ale nie są aż takie bardzo kujące i drapiące. Są minimalnie elastyczne, natomiast czuć, że na tych rzęsach coś tam jest. Natomiast jestem bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczona, jeżeli chodzi o trwałość tego tuszu. W tym momencie nie powiem Wam, jaki jest z jego zmywaniem, natomiast gdzieś tutaj w trakcie filmiku napiszę Wam, jak on się zachowywał podczas zmywania. Czy płyn micelarny dał radę, czy niekoniecznie. Jeżeli chodzi o trwałość, no to tutaj, tak jak producent zapewniał, jest trwały, nie rozmazuje się, nie kruszy, nie ma żadnych grudek, nic się złego z nim nie dzieje. Efekt, jaki dał, tak jak widziałyście, może nie był to aż taki efekt wow, pogrubienia, wydłużenia i wszystkiego, o czym mówił producent. Natomiast jeżeli chodzi o taki efekt dzienny, był jak najbardziej w porządku. Ja z tego tuszu jestem zadowolona, bo wygląda naprawdę bardzo, bardzo ładnie i tak jak Wam wspominałam, ja te poprzednie wersje tych tuszy Scandalize z Rimmela bardzo lubiłam. Szczoteczka dużo się nie zmieniła, ale wydaje mi się, że formuła jest dużo lepsza. Nie pamiętam, czy powiedziałam Wam w poprzedniej części filmiku, ale podczas aplikacji zauważyłam, że niezbyt dużo tuszu nabiera się na samą szczoteczkę. Jest on tutaj na tym patyczku, natomiast na szczoteczce nie ma go jakoś bardzo, bardzo dużo, dzięki czemu nie skleja w ogóle rzęs i są one niesamowicie ładnie rozczesane, rozdzielone, nie ma takiego efektu posklejanych, grubych rzęs, więc szczerze Wam przyznam, że z tuszu jestem bardzo zadowolona i z całą pewnością będę po niego często sięgać w moim codziennym makijażu. Myślę, że nakładając kolejną warstwę, można byłoby pogłębić ten efekt pogrubienia rzęs, o którym wspominał producent, natomiast jak dla mnie na co dzień taki efekt jednej warstwy jest jak najbardziej w porządku. Więc jeżeli lubicie tego typu włosiaste, grube szczoteczki, to jak najbardziej mogę Wam ten tusz polecić. Jeżeli szukacie tuszu, który będzie mega trwały, nie będzie się osypywał, nie będzie się rozmazywał, a będzie przy okazji bardzo ładnie rozczesywał rzęsy, to koniecznie zwróćcie uwagę właśnie na ten Scandalize Reloaded w drogeriach. Ja się tymczasem żegnam, dajcie koniecznie znać, czy miałyście styczność z tymi tuszami Scandalize, czy poprzednie edycje się u Was sprawdziły, czy niekoniecznie. Zachęcam do zaglądania na moje media społecznościowe oraz koniecznie do subskrypcji mojego kanału i do zobaczenia już jutro, pa! Pora otworzyć kolejne okienko w kalendarzu adwentowym. Otwieram swój kalendarz z The Body Shopu. Dzisiaj mamy 3 grudnia, prawda Lenka? To szukamy kartonika z numerem 3. Tutaj jest, tu jest trójeczka, zaraz otwieramy, zobaczymy co jest w środku. Coś tam w środku jest na pewno. Tutaj na boku jest napisane Be a force of God. Of good. Nie God. Otwieramy i patrzymy co tam w środku się znajduje. O, coś fajnego jest. Cztery witamin i moisture cream, czyli krem na dzień nawilżający z serii z witaminą E. Ja, jak wiecie, tę serię z witaminą E bardzo, bardzo lubię. Mam z niej dwa kosmetyki, taką esencję oraz mleczkę do makijażu, więc bardzo się cieszę z tego kremu. To jest przyjemne, że można to być podróż na 15 ml. Jestem bardzo zadowolona. Zobaczymy jeszcze, czy jest zaklejony, czy można go powąchać. Nie, jest otwarty, można go powąchać, teraz zobaczymy jak pachnie. Ładnie pachnie, tak jak w sumie cała ta seria z witaminą E, tak bardzo delikatna, kobiecie, pudrowo wręcz. Więc dzisiaj się robię, jestem jak najbardziej zadowolona.